Pan senator Krzysztof Słoń, bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Panie minister, mam do pani trzy pytania. Czy przedstawiciele rodziców w trakcie konsultacji zgłaszali rygorystyczną potrzebę i konieczność utrzymania dzieci poza systemem edukacji aż do 7 roku życia? Czy też może postulowali i godzą się z tym, żeby dzieci jak najwcześniej były w ten system wprowadzone, ale na warunkach odpowiednich dla wieku i poziomu rozwoju, czyli zostały objęte nowoczesną opieką przedszkolną, w tym także tak zwaną zerówką, by w ten właśnie sposób przygotowane weszły łagodnie i bezpiecznie w system edukacji wczesnoszkolnej od 7 roku życia? Drugie pytanie. Czy była dyskutowana możliwość rozdzielenia pytania dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy na dwa odrębne pytania? I trzecie moje pytanie. Czy przedstawiciele środowisk zgłaszających do Sejmu projekty referendalne zgłaszali panu prezydentowi zastrzeżenia dotyczące ogólności tych pytań pana prezydenta lub że te pytania nie odpowiadają duchowi pytań i zagadnień zawartych w projektach, w ich projektach referendalnych? I na przykład z tego powodu, że ich postulaty nie będą rozpisane na więcej pytań referendalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan senator Stanisław Kogut, bardzo proszę. Panie marszałku, panie i panowie senatorowie, pani minister, drodzy goście, ja na samym wstępie chciałbym powiedzieć, pani minister, niech pani przekaże panu prezydentowi, doktorowi Andrzejowi Dudzie, gratulacje za to, że bardzo konsekwentnie realizuje to, co mówił w kampanii wyborczej. Dla mnie, powiem tak, trochę historii, pani minister. Nie byłoby tej może sytuacji, gdyby w pewnym okresie czasu, kiedy związki składały do projektu ustawy swoje propozycje na temat wieku emerytalnego, to w Sejmie pani obecna premier, a wtedy marszałek Ewa Kopacz, tutaj pan marszałek Bogdan Borusewicz, nie dopuścili do głosu przedstawicieli związków zawodowych. Kiedy ja tu składałem wniosek o dopuszczenie, to powiedziano, że jest to niemożliwe. Sprawa następna, pani minister, bardzo trafnie pani odpowiada na temat sześciolatków. Ja powiem na własnym przykładzie. Ja mam wnuka, który poszedł wczoraj do szkoły jako sześciolatek. Po przyjściu ze szkoły pierwszą jego rzeczą, jaką było, poleciał do klocków, aby układać klocki. Rozmawiam z córką, córka mi mówi tak, tatusiu drogi, odwołaj, rodzice odraczają masę dzieci, żeby nie szły, żeby przedłużyć im wiek. Dlaczego nie bierze się tego pod uwagę? I no faktycznie, no lansuje się swoją tezę. Lasy państwowe, państwo drodzy, to naprawdę jest rzecz podstawowa dla Rzeczypospolitej. Dziwię się paniom i panom senatorom, że te argumenty, kiedy broniliście, gdzie w ciągu 24 godzin przygotowano pytania referendalne na 6, to wtedy nie było nic złego i no było wszystko super dobrze. A dzisiaj robi się frontalny atak, nie wiem o co i nie wiem na co. Ja apeluję o jedno, aby państwo drodzy przegłosować to, co społeczeństwo chce, bo 6 milionów obywateli, które się podpisało pod tymi trzema punktami referendalnymi, to co obliczmy, jaki to jest procent społeczeństwa. I ja naprawdę za niektórych senatorów, którzy panią obrażają, nie już jako panią minister, ale jako kobietę, to serdecznie przepraszam, bo trzeba mieć takt, godność, żeby walczyć o swoją rację, żeby walczyć o swoją rację, ale z pełną kulturą, bo ja do Świętoszków też nie należę, radykałem jestem, ale nigdy nikomu nie ubliżyłem. I proszę przekazać najlepsze pozdrowienia dla pana
prezydenta i pogratulować mu, że jest tak konsekwentny. Na ale pewno panie senatorze, będę ale to będzie mógł pan referendum. Powiedzieć. Ale panie senatorze, to będzie mógł pan powiedzieć w debacie. Teraz dziękuję, zadajemy pytania. Panie marszałku, pytania. Przepraszam. Pytania. Bardzo proszę, panie senatorze, trzeba było zadać pytanie, a w debacie proszę zabrać głos. Dobrze. Pan senator Ryszka teraz zadaje pytanie. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Pan dziękuję, senator panie marszałku. Ryszka. Panie minister, mam takie pytanie. Czy prezydent Andrzej Duda, włączając pytanie o sześciolatkach do referendum, brał pod uwagę przygotowanie szkół i nauczycieli no, do tego ważnego, bardzo delikatnego zadania? Jakie informacje otrzymał, jakie posiadał na ten temat? Dziękuję. Mogę? Tak? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie minister. To już od końca, odpowiadając na pytanie pana senatora. Tak, na tym spotkaniu, o którym państwu mówiłam, spotkaniu z wnioskodawcami inicjatyw referendalnych, przedstawiciele Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców właśnie mówili, jaki jest sens kontynuacji ich odrzuconego wniosku referendalnego o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, obywatelskiego referendum ogólnokrajowego. I właśnie podnosili, że z jednej strony to, o czym mówiłam, że to rodzice znają swoje dzieci, rodzice wiedzą, na jakim etapie rozwoju jest ich dziecko, czy ich dziecko jest w pełni zdolne do tego, żeby rozpocząć edukację w wieku 6 lat, ale również były podnoszone sprawy związane z infrastrukturą szkolną, z zapleczem szkolnym, z przystosowaniem szkół, czy brakiem przystosowania szkół dla potrzeb małych dzieci, które bardzo często są wtłaczane, jak to było przedstawiane, do dużych kompleksów szkolnych i to na pewno nie służy dzieciom. Więc tak, te argumenty padały również. Pytanie pana senatora Koguta, no ja to uznaję jako głos raczej w dyskusji. Ja oczywiście za nie dziękuję. Natomiast pytanie pana senatora Słonia. Tak, no właśnie te wszystkie sprawy były rozstrzygane, ten brak zerówki, te właśnie przygotowanie dzieci do edukacji, jeżeli chodzi o ten obniżenie obowiązku wieku do szkolnego. Natomiast pyta się pan, czy była możliwość dodatkowych pytań i czy ta ogólność, ta kierunkowość sprecyzowania pytań referendalnych miała związek z tym, że w tej nowej inicjatywie referendalnej każdy z wnioskodawców miał po jednym pytaniu. Szanowni państwo, tak, tutaj zostało to ustalone, że każdy wnioskodawca składa jedno pytanie, to po pierwsze. I po drugie, wnioskodawca na etapie formułowania czy precyzowania wniosku mógł również sprecyzować, dookreślić, nawet delikatnie zmienić, ale oczywiście nie tracąc sensu swojej inicjatywy pytania referendalne.